Wstałam dopiero. Mamy bardzo ładny zachód słońca, jest godzina 9. Gdzie? Co? Która? Tak, 8:20. Czas zjeść śniadanie. Śniadanie. I do domu. To będzie najlepsza pora do jazdy, bo ruch będzie już mały. O, stoi tam Biedronka. Nie wyspałam się trochę. O Jezu, parkingowe życie. To co? Jedziemy do domu, nie? Tak, już nie chcę być na obczyźnie. Już ciągnie tak do domu. Także startuję. I skręt, uwaga, patrzcie. Raz, dwa, trzy skręty kierownicą. Jest. Najważniejsze było dla mnie to, żeby się dobić właśnie na ten parking, bo stąd mam równe 4:30 do domu. I właśnie najgorsze jest to, że parking będzie pewnie cały zawalony. Ej, ja to niepoważna jestem. Mówiłam wam o tych lampach, że kurczę, one tak prosto w twarz biją, a totalnie zapomniałam, że przecież w Manie są tutaj jeszcze te górne. Tylko że one są włączane tak naprawdę tutaj, o, z tego tunelu. O Boże, a ja się produkowałam, jak to bardzo oślepia i jeszcze innego światła nie ma, Jezus. Dobra, idę spać. Z 4 nad ranem. Jestem już na kontach wrocławskich i właśnie byłam w sklepie, bo strasznie mnie zmówiło spanie. Ja się naprawdę mocno zastanawiam. Tutaj zobaczcie, w lewo muszę jechać na Wrocław, nie? Kto projektował te skrzyżowania i kto w ogóle dopuścił do tego, żeby one funkcjonowały? Tutaj, że się kręci w prawo albo w lewo, to jest katastrofa. O, tutaj się muszę teraz zatrzymać. Okej, okay, ten się pogubił, no to nic, jadę sobie, dobra. Nawet kierunku nie włączył ani nic. Chociaż w sumie to nie chyba pierwszeństwo. No i tutaj jest wyjazdówka, która w sumie nawet dla samochodów ciężarowych jest taka trochę ciasna. Idź, idę. No, trochę mi lepiej, wiecie? Ogólnie chciałam się już zatrzymać wcześniej, bo już tak czułam takie ogólne znużenie i tak czekałam, aż coś we mnie tchnie życie i nic się oczywiście nie działo, no bo to zamulenie to się tylko pogłębia w tych godzinach. No Jezu, ja tu na lewo powinnam zjechać. Dobra. No i zjechałam już sobie nawet na granicę, na VIP, a tam akurat się najechało masa tych busów, tych GTV, z tej firmy GTV. Oni tam jeżdżą jak szaleni ci kierowcy, nie? Przeklikałam sobie, że jestem w Polsce. Chciałam sobie iść właśnie do sklepu na stację. Ale stwierdziłam, jak tam jeszcze, o, oprócz tych busów GTV, to jeszcze przyjechały Sindbady. Tyle ludzi, że nie było sensu nawet wychodzić z auta, ani stać w kolejce w sklepie, czy w toalecie, więc pojechałam sobie dalej. Dojechałam tak, takim oto sposobem do kątów wrocławskich i tak wiecie, patrząc już praktycznie na jedno oko, mówię, no nie, mówię, z kątów wrocławskich to mam jeszcze dwie ponad godziny do domu, bo ja muszę wyjść się przewietrzyć, no i się wyszłam. No i się wyszłam i się przewietrzyłam, wiecie? I stwierdzam, że jest lepiej. I dlatego właśnie naprawdę polecam chociaż takie krótkie wyjście na świeże powietrze, chłodne powietrze teraz tym bardziej dobrze służy, żebyśmy się orzeźwili. Więc jeżeli naprawdę czujecie, że po prostu wasz ten, ta, ta
koordynacja ruchowa i to skupienie na drodze spada w nocy i czujecie się coraz bardziej senni, zjeżdżajcie. No kurde, nie czekajcie do tego momentu kryzysowego, bo ja nawet gadałam ostatnio z moim kumplem, z Michałem, jechałam z nim w podwójnej i gadaliśmy właśnie o tym. Michał mówił, że on nie rozumie, jak to się dzieje. Jezus, o ile ci Michał teraz dobrze cytuję, bo już nie pamiętam, ale mówiliśmy coś na zasadzie, że on doskonale wyczuwa, kiedy powinien się zmienić i kiedy powinien po prostu zjechać na przykład na parking, żeby się na przykład zmienić albo iść się przekimać. I wiecie, co wam powiem? Ja do tej pory naprawdę też to wyczuwałam, że jeżeli ja czułam się fatalnie, to ja wtedy sobie zjeżdżałam albo na krótką drzemkę, albo jeszcze wiedziałam, że mogę sobie pociągnąć do kolejnego parkingu. I wiecie, na czym się złapałam? Że z roku na rok ten stan jest coraz gorszy. Z roku na rok ten stan jest coraz gorszy, bo na przykład, po pierwsze, no nasz organizm się starzeje, chcąc, nie chcąc, jesteśmy coraz starsi i pewne rzeczy naprawdę, że tak powiem, mijają. Mamy na przykład kłopoty z pamięcią, ja to akurat 100% jestem pewna, że ja mam problemy z pamięcią i tego już nie uniknę, no co? No co, zmarszczki się pojawiają i w ogóle ciężej jest na przykład dbać o formę, bo już przemiana materii też jest inna, więc, że tak powiem, to zajmuje nam dwa razy więcej czasu, ale też właśnie jeżeli chodzi o takie zmęczenie organizmu, ja się bardzo często, częściej w porównaniu z poprzednimi latami czuję się bardziej zmęczona i zauważyłam właśnie w zeszłym roku taką sytuację, że mnie odcięło. Słuchajcie, ja czułam się taka trochę zmęczona, czułam się senna, ale jechałam akurat landem, nie było żadnego parkingu. Jechałam landem i tak już okej, jadę. I tak, wiecie co, była taka świadomość i ja to po prostu czułam, że ja cały czas myślę nad tym, co robię i wiem, gdzie jadę. I oko, ja mam wrażenie, że nawet mi się nie zamknęło, słuchajcie. Oko mi się nie zamknęło, a ja po prostu taka, tak jakbyście, wiecie co, odcięli po prostu teraz kawałek filmu i przeskoczyli dalej, przewinęli dalej. Ja po prostu zobaczyłam, że jestem parę metrów dalej, ja nie wiedziałam w jaki sposób. I to było przed łukiem, przed zakrętem i słuchajcie, ja momentalnie ja się tak przeraziłam, bo to był taki, nie wiem, ułamek sekundy, ewentualnie kilka sekund, o których ja nie miałam żadnego pojęcia, co się dzieje. Ja po prostu zauważyłam, że mi się tak przysnęło, nie zamykając oczu. Nigdy wcześniej mi się to nie pojawiło, nigdy wcześniej tego nie zaznałam. Dopiero właśnie rok temu była taka pierwsza sytuacja, więc teraz, kiedy już naprawdę czuję, że jestem senna, zjeżdżam. Cokolwiek by się nie działo, ja zjeżdżam, bo ja wiem, że ja już nie mogę za bardzo sobie ufać. Tym bardziej, że ja jeżdżę non-stopa na nocki, więc no, trzeba być naprawdę uważnym, trzeba uważać. Podejrzewam, że właśnie tak bywa z ludźmi, którzy doprowadzają do wypadków, bo po prostu myślą, że jeszcze dam radę, do następnego przystanku, do następnego parkingu dam radę, bo nie jest tak źle. I okazuje się, że jest tak źle. Także nie przeginajcie z tym. Tymczasem, zobaczcie, mgła, słyszałam, że popadało, no chyba to co popadało, bo kałuże są wielkie. No GX mi pokazuje, że jest 12 stopni, nie wiem, czy mogę ufać, ale no nie jest aż tak przeraźliwie zimno, więc sobie to wszystko paruje. Utworzyła się mgła, na szczęście nie jest taka dosyć gęsta, więc można sobie jechać normalną prędkością na autostradzie. Ja tutaj zaraz będę odbijała w takie tereny dosyć bardzo, bardzo leśne i zobaczymy, jak tam będzie z tą widocznością. Ładnie się robi. Może dzisiaj będzie ładna pogoda, nawet nie zaglądałam. Ale jest całkiem fajnie. Mgła schodzi. Czekam na wschód słońca. 6:17. Takim oto sposobem jestem już w Kaliszu. Właśnie zatankowałam furę i zobaczcie, jest godzina 7:27, a tutaj już się dzieje. Tutaj już się dzieje, już są akcje od samego rana. Widzę znak ścięty. Co tu się wydarzyło? Cholera wie. No i teraz autobus się zatrzyma i ja już sobie nie przejadę. I cool. I sobie stoję. No, bywa. No i ruch się zaczyna, wszyscy na 8 do roboty,
albo do szkoły. To były czasy, co? Jak się do szkoły chodziło. No, powiem wam, że myślałam, że przyjadę do domu i po prostu legnę już na łóżko i pójdę spać, ale się okazało, że tak się trochę przebudziłam. Nie jest tak źle. Wydaje mi się, że jednak ten dzień jakoś jeszcze sobie zagospodaruję. No, być o 8 rano na bazie, no to faktycznie, o matko, pasy, trzeba się zatrzymać. Powiem wam, że przywykłam do takich małych lusterek i te na przykład w Manie już mi bardzo ograniczają widoczność. Muszę się nieźle powychylać i patrzeć w lusterko, to kątowe na przykład, żeby zobaczyć, czy nikt nie idzie. A najlepsze jest to, jak po prostu dojeżdżasz do ronda i kurde, auto, które się zbliża z lewej strony, totalnie ci się ukrywa za lusterkiem i bardzo często dochodzi się do wymuszeń pierwszeństwa, bo my ich nie widzimy. Przez te mocno rozbudowane... O, dobra, ciśniemy. Przez te mocno rozbudowane właśnie lusterka, nie? Właśnie teraz miałam tak w tej chwili. Ciekawe. Ciekawe. Także jeżeli komuś kiedyś wymusza pierwszeństwa, będę jechała manem, wybaczcie mi, tu przez lusterko. Też tak mieliście? Okej, słuchajcie, jestem już na bazie. Jak widzicie, nikogo nie ma, bo jest 8 rano, oni na 9 przychodzą i zobaczcie. Mam teraz 1 minutę, żeby wcofać pod rampę, czyli bez opierdzielania się. W sumie już sobie otworzę drzwi. Przystępujemy do działania. Idę sobie pod tym. Zostawię miejsce. O nie, auto jedzie. Teraz już musisz poczekać. I wstecz. I dzida. Jedziesz, jedziesz. Siema, siema. Machał, nie wiem kto to. Nie mam czasu na takie pierdoły. Okej. Okay. Dupa niżej, widzę. Czas na przerwę. Idealnie. Idealnie. Pewnie już czas na przerwę. Kaśka jedzie do domu, idzie spać. Dziękuję bardzo. Odwalone. Polska, godzina 8. No to tyle. Dzięki, że byliście ze mną. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ej, no bez was tu nie ma mnie, nie? Bez was. Daj mi dam radę. Dobra, trzymajcie się.